Siema, witajcie. Rozpoczynam cykl jak założyć taki morski zbiorniczek. Dlaczego akurat o tym będę mówił? Dlatego, że bardzo wielu z Was pyta mnie o kwestie związane z założeniem takiego akwarium morskiego, nazwijmy go akwarium typu low tech, czyli akwarium morskie bez sampa. I tak sobie pomyślałem, że skoro tyle pytań się pojawia w związku z tym zagadnieniem, no to nagram jakiś filmik, tak, opowiem Wam, jak do tego podejść i co zrobić, żeby krok po kroku, żeby taki zbiornik sobie założyć. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że technik, metod zakładania takich zbiorników jest dużo. Każdy ma jakiś tam swój sposób. Być może mój sposób, który ja wykorzystałem, żeby ten zbiornik założyć, nie jest do końca prawidłowy. Może niektórzy tak stwierdzą. Więc ja opowiem po prostu o tym, jak ja ten zbiornik swój zakładałem, co zrobić krok po kroku, żeby taki zbiornik nam zaczął funkcjonować i żebyśmy nie władowali się w jakieś potężne koszty i nie stracili zbyt dużo pieniążków, gdyby coś się nie udało. Także od razu uprzedzam, że ja będę opowiadał o mojej metodzie zakładania tego akwarium, jak ja założyłem ten zbiornik, o doborze sprzętu. Natomiast nie będę już wnikał w inne kwestie związane i porównywał jakby z innymi osobami. Po prostu opowiem, jak ja ten zbiornik założyłem i na jakim sprzęcie bazowałem i krok po kroku opowiem, jak to wyglądało. No oczywiście potrzebujemy akwarium. Ja w moim przypadku wykorzystałem zbiornik, który już po prostu miałem po słodkowodnym akwarium. Nie chciałem kupować nowego zbiornika, ponieważ ten, który mam, bardzo mi się podoba. Jest to Aquael Glossy z szafką 200-litrowy, 140 x 63 cm z pokrywą. Ten zbiornik ma wbudowaną pokrywę. I nie chciałem pozbywać się tego akwarium. Stwierdziłem, że uruchomię sobie prosty taki setup morski w tym zbiorniku. Zdając sobie sprawę oczywiście z minusów i plusów takiego rozwiązania. Raczej pewnie więcej jest minusów niż plusów, ale plusy też są, o których później opowiem. Dlatego wykorzystałem zbiornik, który miałem. Oczywiście on jest bez żadnego komina, bez żadnego pudełka przelewowego. Zwykłe akwarium, w którym wcześniej miałem akwarium, po prostu miałem tutaj ryby słodkowodne. Zbiornik, tak jak wspomniałem, Aquael Glossy 200 litrów, 140 x 63 cm, z wbudowaną pokrywą. I do tego zbiornika oczywiście, no, uruchamiając zbiornik bez sampa, musimy sobie zdać sprawę z tego, że cały osprzęt, cały osprzęt niestety będziemy mieli wewnątrz akwarium, czyli filtry, odpieniacz, pompy i tak dalej. Ja wybrałem, jeżeli chodzi o filtrację w takim zbiorniku, ja wybrałem zestaw Tunze Reef Pack 250, to jest zestaw, który składa się z odpieniacza, który wisi u mnie tutaj z lewej strony. To jest odpieniacz. Na to i składa się też z filtra wewnętrznego. Taki filtr podobny, jak mamy filtry w akwariach słodkowodnych, który wisi sobie tutaj z prawej strony. Obydwa urządzenia są praktycznie tej samej wielkości, różnią się tylko wysokością. Znaczy odpieniacz jest wyższy z tego względu, że posiada kubek.
na pianę, więc ten kubek troszkę bardziej wystaje ponad wodę. W moim przypadku tego kubka nie widać, ponieważ jest schowany pod pokrywą, więc w środku obydwa urządzenia wiszą na tej samej wysokości, symetrycznie względem siebie po obu stronach akwarium i całkiem nieźle to wygląda. One w tej chwili oczywiście już zarosły troszkę glonami, więc już tak się nie rzucają w oczy. Odpieniacz oczywiście w akwarium morskim musi być, według mnie, przynajmniej przy litrażach powyżej 100 litrów, ponieważ no, w takim akwarium ponad 100 litrowym już będziemy mieli więcej korali i będziemy chcieli mieć więcej zwierząt, ryb, dlatego odpieniacz powinien być. Ja wybrałem tunzę akurat, ponieważ taki mi się podobał i jeżeli chodzi o specyfikację i o wygląd, więc wybrałem tunzę. Filtr wewnętrzny, mogłoby go tutaj w sumie nie być, tego filtra wewnętrznego, ale ja chciałem filtr wewnętrzny i chciałem w tym filtrze trzymać ewentualne absorbery i troszkę waty, więc filtr wisi, w środku jest, w tym filtrze jest 100 ml Seachem Fosgard, 100 ml Seachem Matrix Carbon i troszkę waty na wierzchu. Na górze, na spływie wody do filtra jest troszkę waty, którą wymieniam dwa razy w tygodniu. Dzięki temu, że mam te absorbery PO4 mam praktycznie no niziutko, tam fiolka ledwo się barwi, NO3 też jest w porządku, a wata wyłapuje jakąś tam większą frakcję jakichś zanieczyszczeń z wody, które w tej wodzie sobie pływają. Także do takiego akwarium będziemy potrzebować odpieniacz i filtr wewnętrzny. Oczywiście będziemy potrzebować też pompy. Jak widzicie, tutaj na tylnej szybie wiszą dwie pompy. Są to Yebao RW8, skręcone na około 1/3 mocy. Pracują w trybie falowania, jak widzicie. Mogłyby być słabsze. Ja wybrałem jednak dwie większe pompy, bo w przyszłości, jak będę chciał sobie kupić większe akwarium, to spokojnie je sobie wykorzystam. Także kupiłem ciutkę większe pompy i po prostu skręciłem je na mniejszą moc. Oczywiście do akwarium potrzebujemy też światło. Wybieramy światło dedykowane do akwariów morskich, czyli zaczynamy od światła o temperaturze 10 tysięcy kelwinów do 20 tysięcy kelwinów i wszystkie pomiędzy wartości możemy zastosować w takim akwarium. Tutaj już bardziej chodzi o jakieś odczucia wizualne. Każdy ma jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o kolorystykę wody w akwarium. Ja wybrałem tutaj oświetlenie T5 ATI. Świecą dwie świetlówki niebieskie i dwie świetlówki różowe, każda świetlówka po 39 W. Więc na ten zbiornik 200 litrów u mnie tutaj jest 150 W światła, czyli jakieś tam 0,7-0,8 W na litr i korale nie narzekają, pompują się, wszystko jest w porządku. Także mamy już filtrację, mamy pompy, mamy oświetlenie. Sprzęt oczywiście montujemy wewnątrz zbiornika. No i tak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o osprzęt do takiego akwarium morskiego. Słuchajcie, teraz opowiem Wam trochę na temat skały przy uruchamianiu nowego zbiornika. Jak na pewno wiecie, mamy do wyboru skałę suchą, naturalną suchą, skałę naturalną żywą i skałę suchą sztuczną, na przykład ceramiczną. Też taką skałę można dostać w sklepach. Skały w akwarium morskim powinno być od 10 do 20% pojemności akwarium. Musimy pamiętać o tym, że w akwarium bez sampa ta skała będzie odgrywać najważniejszą rolę w takim akwarium. Chodzi o to, że w akwarium morskim skała pełni rolę biologiczną, więc na skalę osadzają się bakterie i dbają nam o całą nitryfikację w akwarium. Więc decydując się na akwarium bez sampa, powinniśmy tej skały włożyć jak najwięcej nam się uda.
W tym akwarium na te 200 litrów u mnie tutaj jest 30 kilo skały, czyli jakieś 15% pojemności akwarium. Jest to sucha skała Marco Rocks, kupiona w sklepie, skała pozbawiona jakiejkolwiek organiki. Na poprzednich moich filmach możecie zobaczyć, jak ta skała wygląda, jak była ułożona przy uruchomieniu akwarium. Skała jest dosyć tania, na pewno tańsza, o połowę tańsza niż skała żywa. Ja zdecydowałem się na skałę suchą ze względu na to, że nie chciałem tutaj żadnych nieproszonych gości, którzy mogliby mi tutaj z tą skałą przybyć do tego akwarium. Bardzo sobie chwalę tą skałę, ponieważ bardzo fajnie się ją układa, ma takie nieregularne kształty, wygląda bardzo naturalnie i naprawdę polecam tą skałę. Jeżeli chodzi o parametry wody, to tak naprawdę nie zauważam tutaj, żeby ta skała w jakikolwiek sposób wpływała na parametry wody w tym akwarium. Także skała jest godna polecenia, naprawdę polecam, fajnie się ją układa, można sobie ją na spokojnie ułożyć poza akwarium, bo ona jest oczywiście sucha, więc możemy sobie zrobić aranż poza zbiornikiem. No i potem, jak już nam się wszystko spodoba, możemy sobie tą aranżację skalną przełożyć do akwarium. Więc no tutaj musicie sobie sami zdecydować, jaką skałę chcecie. Ja wybrałem skałę suchą Marco Rocks i jestem z tego wyboru bardzo zadowolony. Kolejna kwestia to jest kwestia piachu. Żeby uruchomić akwarium morskie, oczywiście potrzebujemy też piasek. To znaczy, nie musicie mieć piasku w akwarium morskiego, jeżeli nie chcecie. Natomiast ja uważam, że akwarium morskie z piaskiem no, wygląda bardziej naturalnie, więc u mnie piasek jest. Na początku go nie było przez pierwszych kilka dni po uruchomieniu akwarium, ale stwierdziłem, że to znaczy po dosypaniu piasku akwarium nabrało zupełnie innego wyglądu. Także no, są różne szkoły, jeżeli chodzi o piasek. Można go mieć, można go nie mieć. Jeżeli już się na piasek zdecydujecie, to ja u siebie mam piasek żywy. Jest go tutaj około 13 kg. Taka frakcja dosyć drobna. Możecie wybrać piasek żywy, możecie wybrać piasek suchy. Ja uważam osobiście, że piasek żywy przy uruchamianiu akwarium na suchej skale przyspiesza troszkę proces dojrzewania akwarium, ponieważ w tym piasku mamy jakieś tam bakterie, jest troszkę jakiegoś syfku, którymi te bakterie mogą się żywić, mogą ten syfek rozkładać. I stąd uważam, że piasek żywy przy starcie akwarium jest dobrym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do żywej skały, w żywym piasku raczej nie powinniśmy mieć jakichś nieproszonych gości, no ale może się coś tam trafić, ale raczej w mniejszym stopniu niż przy żywej skale, więc piasek można spokojnie żywy też do akwarium dać. U mnie jest żywy piach, 13 kilo. Warstwa piasku u mnie to tak gdzieś około 2 cm. Jaką dobrać warstwę piachu? No to już zależy od tego, co w tym akwarium chcecie mieć. Jeżeli nie będziecie mieli ryb stworzeń, które jakby żyją w piachu, które się w nim zakopują lub go przekopują w poszukiwaniu pożywienia, to nie musicie mieć grubej warstwy piasku. Natomiast jeżeli już chcecie mieć jakieś babki kopiące, rozgwiazdy piaskowe lub inne stworzenia, które potrzebują jakby grubszej warstwy piasku do życia, no to ta warstwa piasku powinna być grubsza. Także sami już musicie zdecydować, jaki i ile tego piasku sobie do akwarium wsypać. Także no tutaj w tym przypadku też dróg jest wiele. Poczytajcie, zorientujcie się w sytuacji i jeżeli chodzi o gradację piachu, no to tutaj tak samo, no wszystko zależy od waszych upodobań. U mnie piasek ma tak około od 0,5 do 1 mm.
Piasek jest fajny, bo trafiają się w nim różne muszelki, kamyczki, więc wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Więc ja z tego piasku jestem zadowolony. Gdzieś tam w poprzednich filmach umieszczę tutaj kartę o tym piasku, który tu mam. W tej chwili nazwy konkretnie już nie pamiętam, jaki to był piach, więc gdzieś tu na górze po prawej stronie pojawi nam się zakładeczka do filmu, w którym mówię o piasku, który tutaj wsypałem. Także mówię, no z tym piaskiem to też tak jak z tą skałą. Sami musicie podjąć decyzję, jaki piasek wybrać i ile go tutaj do tego akwarium wsypać. Musicie też pamiętać o tym, że drobny piach przy silnej cyrkulacji, w przypadku akwarium, gdzie mamy dużo SPS-ów i cyrkulacja musi być silniejsza, no może się zdarzyć, że ten piasek będzie przerzucany z miejsca na miejsce, więc może to być troszkę uciążliwe i drobinki tego piachu mogą Wam fruwać w wodzie po całym akwarium. U mnie ten problem występował troszkę na początku. Troszkę mnie to irytowało, ale po przykręceniu troszkę pomp, bo ja tu raczej idę, jak widzicie, w akwarium z koralowcami miękkimi i z LPS-ami, więc aż tak silnej cyrkulacji tutaj nie potrzebuję. I ten piasek z czasem też on troszkę się przybrudził i już w tej chwili leży na miejscu. Mam rozgwiazdę jedną, mam chryzusa, który lubi spać w piachu, więc ta warstwa piasku, którą posiadam, u mnie w zupełności wystarczy. Co jeszcze o tym piasku? Aha, kiedy wsypujemy piasek? Piasek możecie wsypać od razu do zbiornika razem ze skałą. Możecie go wsypać później. Nie ma takiego problemu. Ja piasek wsypałem chyba po 4 czy po 5 dniach od zalania akwarium No i tak po prostu zrobiłem. Mógłbym go wsypać od razu, ale po prostu go nie miałem, więc najpierw zawalałem akwarium, później dopiero zamówiłem piach i go wsypałem. Jedna ze szkół mówi coś takiego, żeby włożyć najpierw skałę, zalać akwarium ze skałą, bez piachu, poczekać z tydzień, ze dwa. Niech te pompy z tej skały wydmuchają jakiś pył, brud, który w tej skale się znajduje, jakąś organikę, która potem osiądzie na dnie. Później wężykiem można, jak nie mamy piasku, no to ten syfek, który leży na szkle na dnie, możemy śmiało wężykiem odessać i dopiero wtedy, jak już z tej skały gdzieś tam coś, ta grubsza frakcja wyleci, możemy wsypać piach do zbiornika. Także tutaj naprawdę już też jest dowolność, jeżeli chodzi o ten piach. Szukajcie piasku z dobrych źródeł. No na pewno do akwarium morskiego nie nadaje się żaden piasek kwarcowy, czyli taki piach, którego używamy do akwariów słodkowodnych. Musi to być piach koralowy, typowo morski. Chociaż ja w swoim poprzednim akwarium 50-litrowym miałem taki biały piach, który stosuje się w akwariach Malawi, czyli ten tak zwany piach, ten wapienny. I do dzisiaj to akwarium funkcjonuje. Parametry są w tym akwarium bardzo dobre i naprawdę ten piach świetnie się tam sprawdza. Ale to już jakby robicie na własną odpowiedzialność. Dobrze, rozmawialiśmy już o piasku w takim akwarium. Mamy omówione szkło, filtrację, skałę i piasek. Teraz porozmawiajmy troszkę o wodzie. Oczywiście doskonale wiemy, że w akwarium morskim musi być woda słona, ale nie solimy jej oczywiście solą kuchenną, tylko musimy kupić sól odpowiednią morską do akwariów morskich. Soli jest na rynku bardzo, bardzo dużo. Są różni producenci, produkują oni różne sole o różnych parametrach. Używanie soli w akwarium morskim to jest coś na wzór używania mineralizatora w akwarium słodkowodnym. Jaką sól wybierzecie, to już zależy od Was. Naprawdę, soli jest bardzo dużo. Ja używam tutaj soli Aquaforest Reef Salt. To jest taka sól przeznaczona do typowo akwariów typowo rafowych, czyli do obsady, gdzie są koralowce i ryby.
Aquaforest posiada jeszcze sól taką biedniejszą, uboższą, że tak nazwę, i sól jeszcze jest probiotyczna, ale ta probiotyczna już jest przeznaczona troszkę do innych celów. Ja używam soli Aquaforest Reef Salt, utrzymuję tutaj zasolenie 35 ppm. Teraz tak, jak przygotowujemy taką wodę do akwarium? Chcąc uruchomić akwarium, zalać świeże, nowe akwarium, możecie poprosić kogoś znajomego, kto ma akwarium morskie, żeby dał wam wodę z podmiany. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie musicie na początku kupować soli, tylko bierzecie sobie odpowiednią ilość wody, nie wiem, macie akwarium 100-litrowe czy 200-litrowe, bierzecie sobie 100 lub 200 litrów wody z podmian od innych akwarystów. Oni przecież co tydzień czy tam co dwa tygodnie wodę podmieniają, więc i tak ją wylewają do ścieku, więc możecie spokojnie załatwić sobie jakieś beczkę, jakieś wiaderka, pojechać do kolegów, poprosić o taką wodę. Ta woda oczywiście już jest, ja że tak nazwę, bogata w nutrienty, jest odpowiednio zasolona, o odpowiednich parametrach. Oczywiście szukajmy wody z takich zadbanych zbiorników, gdzie wszystko w tych zbiornikach działa prawidłowo. To jest naprawdę świetne rozwiązanie, ponieważ za darmo możecie sobie zalać taką wodą akwarium. To jest jedna szkoła. Druga szkoła jest taka, że po prostu taką wodę musicie sobie zrobić sami. Wodę do akwarium morskiego musimy mieć tak zwaną wodę osmotyczną po żywicy, czyli tak zwaną RODI, czyli do filtra odwróconej osmozy musimy sobie dokupić jeszcze filtr z żywicą i po tej żywicy wodę mamy absolutnie jałową, tak zwane na TDS-ie powinno wychodzić 0,00. To jest woda gotowa do posolenia solą morską. To skąd tą wodę będziecie mieli, to już jest jakby wasza indywidualna sprawa. Możecie sobie kupić filtr i taką wodę produkować sami, możecie taką wodę kupić w sklepie. Możecie tą wodę, jeszcze jest jedna szkoła taka, że możecie używać wody demineralizowanej ze sklepów, z marketów, aczkolwiek no, używanie, kupowanie powiedzmy 100 czy 200 litrów albo nawet więcej takiej wody w sklepie, no troszkę jest mało ekonomiczne, więc ja przy małych akwariach, tak jak ja miałem 50 litrów, można sobie taką wodę kupić, tam 10 baniaczków po 5 litrów, zapłacicie za to, nie wiem, tam 20 zł czy tam 15 zł za tą wodę i macie ją gotową. I najlepsza woda według mnie demineralizowana, której ja używałem z różnych marketów, to była woda z Auchan. Ona miała tam 001, 002, pokazywał TDS i do tej pory moje poprzednie 50-litrowe akwarium u nowego właściciela funkcjonuje tylko na takiej wodzie. I nie ma tam żadnych glonów, nic się złego w tym akwarium nie dzieje. Po prostu kolega stwierdził, że no nie, do takiego małego akwarium nie opłaca mu się montować filtra, więc wodę sobie po prostu może raz czy tam dwa razy w tygodniu podjechać samochodem i kupić większą ilość i mieć w zapasie. Ja wodę produkuję osobiście sam. Założyłem sobie w łazience pod wanną filtr osmotyczny RODI, produkuję sobie wodę samemu. Co tydzień podmieniam tutaj 15 litrów wody. Wyprodukowanie tej wody trwa, nie wiem, około powiedzmy między 2,5 a 3 godziny, więc ja sobie w niedzielę rano jak wstanę zawsze włączam filtr do wiaderka, woda mi się urabia i po 3 godzinach mam gotową wodę do posolenia. Solenie wody, już na czym to polega? To znaczy, no jak mamy już wodę gotową, czy ze sklepu, czy wyprodukowaną wodę czystą, słodką, po TDS-ie, czy po filtrze odwróconej osmozie, czy ze sklepu, bierzemy sól i po prostu tą wodę solimy. Na każdym opakowaniu każdy producent podaje, ile mniej więcej trzeba gramów soli wsypać do odpowiedniej ilości wody, aby otrzymać odpowiednie zasolenie. W przypadku soli Aquaforestu w każdym wiaderku jest taki kubeczek z miarką, i on się naprawdę świetnie sprawdza. Ja zawsze tą sól przed jej użyciem zawsze sobie ją wymieszam w wiaderku i tą miarką, tym pojemniczkiem sobie wsypuję sól do wody i naprawdę świetnie się sprawdza. Można, ja już to praktycznie robię
na oko, że tak powiem, aczkolwiek i tak używam zawsze dla pewności refraktometru do sprawdzenia zasolenia wody. Teraz właśnie, jak sprawdzamy zasolenie wody? Nie palcem, nie sprawdzamy, czy jest słona, czy jest słodka. Musimy mieć albo refraktometr, czyli urządzenie służące do sprawdzania zasolenia wody. Jest to, pamiętajcie, że możecie kupić refraktometr, ale pamiętajcie, żeby kupić go do wody słonej, bo są różne refraktometry na rynku, są do alkoholi, do cukrów, do miodów. Musi być przeznaczony do słonej wody, do akwarystyki. Albo możecie używać spławika, ale one są mało dokładne, ponieważ te spławiki no, mają pewne swoje wady, więc ja polecam zainwestować powiedzmy te 100-150 zł i kupić sobie porządny refraktometr i będziecie mieli pewność, że woda jest odpowiednio posolona. Więc gdy już wsypiemy odpowiednią ilość soli do wody, mieszamy tą wodę, ta sól się oczywiście musi rozpuścić, mieszamy ją do tego momentu, aż na dnie wiaderka czy tam innego pojemnika nie będzie zalegała sól nierozpuszczona. Więc mieszamy tą wodę, tą sól i sprawdzamy zasolenie. Ja robię to w ten sposób, że wsypuję sól, mieszam takim patykiem w tym wiaderku i jeżeli zauważę już, że sól się rozpuściła, nic nie zalega na dnie, włączam sobie taki, kupiłem sobie kiedyś, mam taki stary filtr wewnętrzny Aquaela, w samą głowicę wkładam do wiaderka z grzałką, ponieważ pamiętajcie, że no woda z kranu będzie zawsze zimna. Jeżeli chcecie ją szybko posolić i wlać, to ona będzie za zimna. Więc ja zawsze sobie wodę podgrzewam, wkładam grzałkę, też mam tam starą grzałkę Aquaela, wkładam sobie tą grzałkę do wiaderka, wkładam filtr, głowicę od filtra wewnętrznego. Zostawiam to do czasu, aż się woda podgrzeje do tych 25 stopni. Wiaderko sobie stoi w łazience gdzieś tam w kąciku, filtr sobie tą wodę miesza, grzałka ją grzeje i powiedzmy po 2-3 godzinach mam już gotową, posoloną, ciepłą, fajną wodę do podmiany. Więc tak przygotowujemy wodę do akwarium morskiego. Wodę słoną też możecie kupić gotową w sklepie, no ale będziecie za to musieli płacić, tak? Więc to się trochę nie opłaca, że tak powiem. Lepiej sobie założyć własny filtr osmotyczny i sobie taką wodę produkować. Jeszcze odnośnie wody, przygotowywania wody, bardzo pamiętajcie, najważniejszy ten parametr to jest kupcie sobie takiego chociaż ręcznego, tak zwanego TDS-a. On tam kosztuje powiedzmy 25-30 zł na Allegro i zawsze po włączeniu filtra odwróconej osmozy sprawdzajcie, jaka woda z tego filtra wychodzi. Na poprzednich tu będzie, wstawię zakładeczkę na górze z prawej strony z linkiem do filmu, gdzie opowiadałem o filtrze odwróconej osmozy, jak to zamontować, jak to wygląda, jak to działa, tam sobie obejrzyjcie, tutaj już szkoda czasu, żeby o tym mówić. Więc ten najważniejszy parametr to sprawdzenie TDS-em jakości tej wody po wyprodukowaniu, powinno być 0,00. I do takich wartości musimy dążyć. Jeżeli filtr pokazuje już po osmozie, po żywicy wyższe wartości, to okazuje się, że musimy albo w filtrze już wymienić wkłady, albo membranę, albo żywicę. Więc o tym musimy pamiętać. Gdy już mamy tą posoloną, gotową wodę, możemy jej używać do zalania akwarium. Ta metoda, którą ja powiedziałem, ta woda mi służy do podmian. Czyli te 15 litrów ja wody sobie co tydzień podmieniam. Natomiast do zalania świeżego akwarium, do uruchomienia świeżego akwarium, gdy włożycie już skałę do akwarium, gdy jesteście już gotowi do zalania zbiornika nowego, możecie wlać do akwarium słodką wodę, nieposoloną jeszcze, wodę oczywiście po osmozie. Możecie zalać całe akwarium wodą osmotyczną, słodką i dopiero sól wsypać do akwarium. Wlewamy wodę, zalewamy całe akwarium wodą, włączamy pompy, żeby nam tą wodę mieszały. Pompy włączamy, możemy włączyć na mocniejszą moc, żeby mocniej tą wodą mieszały w akwarium i w sobie zalane akwarium dopiero solimy solą i sprawdzamy zasolenie na bieżąco do osiągnięcia odpowiedniego poziomu. I tak zalane akwarium z posoloną wodą musi sobie dojrzewać. Czyli włączamy pompy, włączamy filtr, odpieniacz,
i sobie to akwarium zaczyna funkcjonować, woda zaczyna się mieszać, sól się ładnie rozpuści i czekamy. A o procesie dalszym, czyli dojrzewaniu akwarium, z czym się musimy liczyć, na co musimy uważać, opowiem w następnym wejściu. No dobra, teraz opowiedzmy o tym dojrzewaniu tego akwarium morskiego. Temat też wielokrotnie poruszany. Wielokrotnie otrzymuję pytania, co robić, jak to robić, żeby to zaczęło prawidłowo funkcjonować. Ja opowiem wam, jak ja to zrobiłem. Gdy już akwarium zalałem, czyli była włożona skała, były zamontowane odpieniacze, filtry, pompy, woda była posolona, światło włączone, woda się w akwarium mieszała, zapodałem po prostu bakterie do akwarium. Ja używałem bakterii Sichem Stability według instrukcji na opakowaniu. Tam jest napisane dokładnie, ile wlać bakterii przy starcie akwarium, jak dalej postępować z tymi bakteriami. Pamiętajcie też, że gdy macie wodę, gdy zalaliście akwarium wodą z podmian od kogoś, no ta woda ma w sobie już jakiś tam potencjał biologiczny, jakieś tam bakterie już są, jakieś tam związki organiczne w tej wodzie się znajdują, więc mówi się, że na wodzie z podmian akwarium szybciej dojrzeje i tak dalej. No, powiem szczerze, że ja nie zauważyłem różnicy, jeżeli zalewałem akwarium 50-litrowe wodą z podmian, a to akwarium zalałem świeżą solanką. Trwało to dokładnie tyle samo czasu, a trwało to dokładnie 21 dni, czyli 3 tygodnie. To akwarium, które widzicie, dojrzewało w sensie, ja to nazywam w sensie azotowym. Proszę tego nie mylić z takim dojrzewaniem docelowym. Ja mówię o cyklu azotowym w tej chwili. To znaczy, pamiętajmy o tym, że zalewając świeże akwarium, rozpoczyna się proces biologiczny. Odpowiednie szczepy bakterii przetwarzają syf, który gdzieś tam w tej wodzie, w tej skale się znajdował, przetwarza na amoniak. Potem ten amoniak jest przetwarzany na azotyny i następnie jest przetwarzany na azotany. O tym cyklu, o tej nitryfikacji, o cyklu azotowym warto poczytać. W sieci jest bardzo dużo artykułów na ten temat. Jest tam opisany cały ten proces, na czym to polega. Pamiętajmy, że w tym okresie dojrzewania azotowego nie wkładamy żadnych zwierząt do akwarium. Dlaczego? Dlatego, że w tej wodzie po prostu jest dużo trucizny. Jest amoniak, są azotyny, które po prostu są trujące dla zwierząt i nie wkładamy zwierząt w tym okresie. Zalewamy akwarium, wlewamy bakterie, włączamy sprzęt, światło i czekamy. I tak naprawdę w tym okresie, przynajmniej ja tak uważam, że w tym okresie tak naprawdę potrzebny nam jest tylko jeden test. Potrzebny nam jest test na NO2, czyli na azotyny. I tym testem tylko się posługujemy przy dojrzewaniu, tym azotowym dojrzewaniu tego akwarium, czyli przez ten pierwszy miesiąc, powiedzmy. Jaki to będzie test, to już jest wasza indywidualna sprawa. Producentów testów jest dużo. Ja używałem testu Zooleka, z najtańszego testu chyba na NO2 na rynku. Używałem tego testu też w akwariach słodkowodnych i użyłem go. Po prostu miałem go jeszcze w szafce po starych akwariach, więc go wykorzystałem. I tutaj nie chodzi o to, żeby sprawdzać, ile tego NO2 jest w tej wodzie, czy jego jest 5, 20, 10 czy 50. Chodzi o to, żeby tylko sprawdzić, czy jest cokolwiek. Ponieważ pierwsze ryby, pierwsze stworzenia, pierwsze korale, zwierzęta, ryby możemy tak naprawdę do tego akwarium włożyć w momencie, kiedy to NO2 jest absolutnie zerowe. Więc nie interesuje nas tak naprawdę, przynajmniej mnie nie interesowała, jaka ta wartość NO2 jest w tym akwarium podczas dojrzewania. Ja robiłem sobie testy tak co 3, co 4 dni, żeby sprawdzić, co się dzieje z tymi azotynami, przepraszam.
Na początku, przez pierwsze powiedzmy tydzień, przez 10 dni absolutnie nic się nie działo. Test pokazywał absolutne zero, więc pewnie był jeszcze amoniak w wodzie, a nie było azotynu. Testu na amoniaku w ogóle nie kupowałem, bo uważam, że jest to bez sensu, wydawanie pieniędzy. Więc ja robiłem test na NO2 i przez pierwsze 10 dni test nie pokazywał absolutnie nic. Potem zaczęło się dziać, co następuje. Nagły wzrost NO2. Już nie pamiętam, jaka to była wartość. W każdym razie fiolka barwiła się dosyć mocno na czerwono, co oznaczało, że po prostu amoniak został przetworzony na azotyny i mamy skok tych azotynów, czyli NO2 w akwarium. I to już jest, bo to powinno nas po prostu cieszyć, że ten cykl azotowy ruszył, czyli odpowiednie bakterie przetwarzają amoniak na NO2 i mamy skok NO2. Ten skok może potrwać w zależności od tego, no w każdym akwarium ten proces biologiczny będzie przebiegał w różnym czasie. U mnie ten wysoki skok NO2 trwał powiedzmy około kolejnych tam nie wiem 7, około tygodnia czasu. To NO2 się utrzymywało dosyć wysoko. Robiłem testy co 2 dni, co 3 dni. I słuchajcie, chyba w 19 dniu albo w 20 dniu NO2 zaczęło spadać. Robiłem sobie wtedy już test codziennie, po prostu z ciekawości. Robiłem test codziennie i od dnia chyba 19 codziennie ta wartość NO2 była niższa, aż w końcu dnia 21, czyli równo po 3 tygodniach, pamiętam to była sobota, po 3 dniach NO2 spadło do zera, test nie pokazywał już w ogóle obecności NO2. Co oznacza, że NO2 zostało przetworzone do postaci NO3 w takim akwarium. Wtedy dopiero wyjąłem test na NO3 i sprawdziłem poziom NO3 i faktycznie był wzrost NO3. Pan test pokazywał około 5 ppm w tym akwarium. Więc wtedy już widzimy, że akwarium azotowo, akwarium nam dojrzało. Ale nie znaczy to, że od razu tego samego dnia, aha, dobra, NO2 jest zero, wpuszczamy rybki i korale. Poczekajmy jeszcze kilka dni. Ja poczekałem jeszcze tydzień, sprawdzając sobie NO2. Jeżeli przez kolejny tydzień czasu NO2 nie wzrosło, no to możemy uznać, że akwarium nam dojrzało i możemy zacząć wpuszczać jakieś pierwsze korale, pierwsze ryby, pierwsze, nie wiem, kraby. Z tym wpuszczaniem ryb to jeszcze spokojnie, na ryby jeszcze przyjdzie czas. Gdy nam ten cykl azotowy się zamknie i to NO2 będzie już zerowe, pomyślmy na razie o jakichś pierwszych prostych, miękkich koralach, jakieś briareum, ksenia, nie wiem, antelia, coś w tym stylu, jakaś kapnella. I o, nie wiem, może o kilku krabach, o paru ślimakach, niech one sobie już łażą po tej skale i tam wyjadają ten cały syf. Na ryby jeszcze przyjdzie czas i powolutku. Nie zarybiamy, nie zasiedlamy tego akwarium bardzo szybko. Po kolei, powolutku, krok po kroku, w większych odstępach czasu. Niech to akwarium sobie spokojnie jeszcze dojrzewa. Niech ono się przyzwyczaja do tej obsady koralowo-rybnej, którą sobie do akwarium wkładamy. Co się może wydarzyć jeszcze w trakcie dojrzewania? Oczywiście mogą nam wyskoczyć glony wszelkiej maści. Mogą to być glony zielone, włoskowate, mogą to być glony brązowe, okrzemki, mogą to być glony różowe, w sensie dino, cyjano i tego typu rzeczy. I tym się na razie nie przejmujemy. Akwarium jest świeżo zalane, ono dojrzewa, więc no, takie glony mają prawo się pojawić w zbiorniku, więc nic, nie podejmujemy żadnych gwałtownych ruchów, nie denerwujemy się, po prostu czekamy, aż te glony zaczną ustępować. To może potrwać, to różnie może potrwać. No ja na przykład nie miałem w ogóle problemu z takimi glonami. U mnie jakoś to dojrzewanie odbyło się w miarę bezproblemowo. Wyskoczyło troszkę zielonych nitek, czyli tych glonów włoskowatych na skalę, ale po wpuszczeniu 3 krabów, paru ślimaków, te kraby sobie opędzlowały te glony ze skały. Okrzemków nie miałem, dino, cyjano na starcie akwarium nie miałem, szło wszystko fajnie, a nawet jakby się pojawiły, no to po prostu bym czekał dłużej, aż to wszystko dojdzie do ładu, więc nie podejmujemy gwałtownych ruchów, nie używamy żadnej chemii, po prostu czekamy, niech to akwarium się przegryzie. I jedna ważna rzecz, podczas dojrzewania akwarium nie robimy podmian wody.
Kompletnie. Czekamy, aż glony zejdą, nie podmieniamy wody, ponieważ podmianami wody będziemy tylko dostarczać mikro dla tych glonów. Nie ma korali, nie ma ryb, nie ma jeszcze żadnego życia wyższego, więc tutaj nie ma co wyjadać tego mikro, więc z tego będą korzystać tylko glony. Więc przez okres dojrzewania akwarium nie podmieniamy w ogóle wody. Akwarium może stać nawet 2 miesiące, może dojrzewać 2-3 miesiące i w tym czasie podmian nie robimy, aż glony ustąpią. Tak naprawdę pierwszą podmianę możemy zrobić, nie wiem, po 2-3 tygodniach od wpuszczenia pierwszych ryb do akwarium. Tak? Powiedzmy po 2 tygodniach możemy zrobić pierwszą podmianę, gdy są już jakieś ryby, które po prostu już wydalają, kubki robią, sikają do wody i wtedy już podmianę warto by było robić. I oczywiście, gdy zwiększamy obsadę koralową, no to te korale też z tej wody wyjadają te różne związki mineralne, mikro i tak dalej, więc no musimy tą wodę podmieniać, aby dla tych korali dostarczać mikro i tak dalej, żeby te korale miały się czym żywić. Także przez okres dojrzewania podmian nie robimy kompletnie, zostawiamy jak jest, bo wiele osób uważa, aha, dobra, wyskoczyły mi glony, to zrobię 50% podmiany, bo mi glony wyskoczyły. Nie, nie robimy podmian, czekamy, aż glony same zejdą i one zejdą z czasem, musimy się po prostu uzbroić w cierpliwość. Także o tym trzeba pamiętać. Słuchajcie, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten proces uruchamiania, dojrzewania akwarium morskiego. Potem to już jest oczywiście inna historia. Tak, ja przynajmniej tak ten zbiornik uruchomiłem i do dzisiaj działa bez większych problemów. Tam widać oczywiście na tej tylnej szybie jakieś zielone glony, ale one mi kompletnie nie przeszkadzają, one się nie rozrastają w jakiś niekontrolowany sposób. Na skalę tych glonów zielonych nie ma praktycznie wcale. Tam jakieś pojedyncze kępki gdzieś tam się w zakamarkach skały pojawiły, ale na bieżąco salaria, spokolce, kraby tutaj sobie ogarniają ten temat. Trafił wczoraj jeżowiec globulus, którego właśnie kupiłem też, żeby wspomógł jakby tą ekipę czyszczącą do czyszczenia tej skały i jeszcze chyba sobie zamówiłem tego jeżowca takiego z kolorowymi igłami. Więc dwa jeżowce, dwa kraby, salarias, banda ślimaków i dwa pokolce tutaj spokojnie sobie będą to akwarium, tą skałę na bieżąco czyścić. No ponieważ no, jest już trochę życia w tym akwarium i po prostu no, te glony też mogą się pojawiać, dlatego musimy mieć jakby stworzenia, które te rzeczy, te glony będą ze skały skubać. Słuchajcie, to chyba tyle. Mam nadzieję, że ten film wyjaśnił Wam trochę kwestii związanych z uruchomieniem takiego zbiornika. I tak jak mówię, no ja specjalistą, fachowcem nie jestem. Opowiedziałem Wam to, jak ja to robię, jak ja to zrobiłem. Także dużo czytajcie, pytajcie, obserwujcie zbiornik, nie podejmujcie gwałtownych ruchów. To jest mój sposób. Ja tak uruchomiłem ten zbiornik, który funkcjonuje już szósty miesiąc. I naprawdę jest wszystko ok, także spokojnie zachęcam Was do akwarystyki morskiej, bo nie jest to aż takie straszne i aż tak bardzo kosztowne, jakby się mogło wydawać. I dziękuję wszystkim za 1000 subskrypcji mojego kanału. Jestem w wielkim szoku, że przez rok czasu udało mi się w tak amatorski sposób zdobyć 1000 subskrypcji, a to oznacza, że no jednak chcecie słuchać tego, co mówię, o czym opowiadam i przynosi to jakiś tam skutek. Trzymajcie się, pozdrawiam Was.